nie ma innej metody niż przejęcie tego mostu przez Skarb Państwa. Samorząd powiatowy, do którego formalnie most należy, nie jest w stanie i nie będzie w stanie, nawet przy najbardziej sprzyjających finansowych wiatrach, sprostać takiemu zadaniu. Ten most jest zabytkiem. Zabytkiem, a więc dobrem narodowym Rzeczpospolitej Polskiej. Ma znaczenie strategiczne, nie tylko znaczenie dla społeczności lokalnej, a więc państwo powinno wziąć za niego odpowiedzialność. Jestem tylko bardzo ostrożny wobec tych postulatów miejscowych społeczników i działaczy, którzy mówią, że należy zastosować tu specustawę, taką jak to miało miejsce choćby w przypadku Westerplatte, czy jeszcze PiS w ogóle lubi specustawę. Natomiast ja uważam, że należy to zrobić na bazie ustawy o ochronie zabytków, która pozwala w sytuacji, w której zabytek niszczeje, a nie ma pieniędzy na realne przywrócenie go do funkcjonowania i zapobieżenie dewastacji, staroście wywłaszczyć go na rzecz Skarbu Państwa i wtedy Skarb Państwa przejmuje odpowiedzialność za przeprowadzenie takiej inwestycji. W tej sytuacji powinien zadziałać Skarb Państwa via minister kultury i ja mogę zobowiązać się, że jako prezydent, bo korespondowałem już na ten temat z lokalną społecznością, postaram się zrobić wszystko, co będzie w gestii prezydenta, żeby z ministrem kultury i z rządem o tym rozmawiać. To jest, nie możemy dopuścić do sytuacji, w której ten most nie remontowany dalej, bo wszyscy będą szukać pieniędzy, nie tylko nie zostanie wyremontowany, ale zmarnuje też te pieniądze, które już w tę budowę włożono. Album właśnie o naszych pięknych mostach i też jest pokazany wzór, do którego dążymy, czyli tego mostu 31 sierpnia 1939 roku, zanim został częściowo uszkodzony. To jest właśnie cała historia. Można zobaczyć, jak on pięknie wyglądał. Bardzo dziękuję. Będę miał podkładkę do tego, o czym mówiłem dzisiaj, żeby o ten most walczyć z Wami. Dziękuję.